Czy się jeszcze spotkacie? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem u góry, a dostaną wtedy Państwo wszystkie powiadomienia o nowych filmikach z wróżbami kolektywnymi dla Państwa. Zapraszam również do lajkowania, oczywiście z kciuczkiem w górę i do komentowania moich filmików, to znaczy piszcie, czy rezonują moje wróżby kolektywne z Wami, z Waszą historią. Zapraszam serdecznie wszystkich potrzebujących na wróżby indywidualne, które można nabyć poprzez napisanie do mnie e-maila. Ja wtedy wyślę Wam oczywiście warunki takich wróżb indywidualnych i robię te wróżby indywidualne na podstawie Waszych dat urodzenia i osobistych zdjęć. Zapraszam. Teraz, kochani Państwo, wybierzcie sobie zaraz jedną z dwóch zaproponowanych przeze mnie kart. Karty tarota, dwie grupy. Karta pierwsza to serduszko, przepraszam, serduszko czerwone. I karta druga to będzie aniołek niebieski z serduszkiem również. Wybierzcie sobie grupę pierwszą lub drugą lub przedmiot, który Wam się podoba i zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej, czyli od serduszka z napisem I love you. Czy spotkacie się jeszcze? Karta tarota, 9 monet. 9 monet to bardzo pozytywna karta, mówiąca o szczęściu w miłości, o tym, że chcecie rozkoszować się swoją miłością i będzie dobry, wspaniały wręcz czas dla Waszego związku i Waszej miłości. Ta karta mówi o sukcesie również dla Was. Także o szczęściu. Czyli odpowiedź jest tak, spotkacie się. Zobaczmy jeszcze, co powiedzą. Czy spotkacie się jeszcze do tego tematu karty Lenormanda? Kochani, tutaj jest jakiś, nie wiem, nie mówi tutaj ta osoba konkretnie, tylko ukrywa swoje emocje i uczucia, być może działa na dwa fronty. Chodzi tutaj o podróż, być może jesteście od siebie oddaleni kilometrami, państwami, miastami, kontynentami, być może jest to jakaś nawet daleka odległość i będziecie pisać o spotkaniu. Będziecie pisać o spotkaniu, będziecie pisać ze sobą tutaj o kontaktach, będziecie mieli kontakty, będziecie chcieli się spotkać, karta spotkań. Karta spotkań, dokładnie randek, spotkań publicznych lub spotkań przez internet. Będziecie chcieli się spotkać, będziecie chcieli, by te mosty doprowadziły Was do spotkania, będziecie chcieli, by tutaj te pisanie, komunikacja nowa, połączenie doprowadziło do spotkania. Tutaj być może bratnia dusza, być może przyjaźń plus. Na pewno jest to relacja oparta na przyjaźni, na zaufaniu, na lojalności, wierności. I tutaj jest chęć spotkania, chęć pójścia w jednym kierunku, tak? Chęć zdecydowania się na pójście razem. Tylko ta karta mnie niepokoi. Tutaj jakieś, nie wiem, maskowanie swoich intencji, swoich uczuć, odczuć, emocji, swoich
planów, tutaj jakaś nieszczerość, nieufność, być może wy nie ufacie tutaj tej osobie, natomiast jest tutaj na pewno podróż, pisanie, chęć spotkania, przyjaźń, lojalność, wierność. Także na pewno ta grupa mówi o tym, że się spotkacie i na pewno chcecie się spotkać. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to grupa, która wybrała ten przedmiot, aniołek niebieski. I zobaczmy, co mówi karta tarota. Czy się spotkacie? 10 mieczy. Nie, nie spotkacie się, ponieważ jest to za trudne, jest to obciążające, jest to skomplikowane, jest to przygniatające, jest to po prostu jakieś nawet bolesne, powiedziałabym. Coś nagle się zakończy, coś nagle zakończycie. Może plany o spotkaniu, które macie, zakończycie, ponieważ pojawią się problemy, które Was obciążą. Pojawią się jakieś bolesne też doświadczenia czy wspomnienia, bolesne jakieś przeżycia związane z tą osobą. Ta relacja Was obciąża, być może jest daleka tutaj jakaś odległość między Wami. Będą rozmowy, które doprowadzą do jakichś strat, lęków, blokad. Tutaj chcecie się spotkać, chcecie podróży, chcecie na pewno szczęścia, gorącej miłości, chcecie, by znów powrócił pozytywny bardzo czas, ale rozmowy Wasze doprowadzą być może do jakichś kłótni, dyskusji i zakończy się to tutaj porażką, kretesem. Są za duże lęki, za duże blokady, za duże straty emocjonalne, strach, być może przed głębszą miłością, głębszym uczuciem. I tutaj uwaga, również by te rozmowy nerwowe, frustrujące nie doprowadziły tutaj do jeszcze większych strat, do kłótni, tak? Do awantury, do, nie wiem, jeszcze więcej, żeby Was nie obciążyły, ponieważ jest to karta totalnego obciążenia, bólu. Także tutaj raczej nie dojdzie do spotkania w grupie drugiej, niestety. Dwie zupełnie różne grupy, zupełnie różne karty. Także dziękuję serdecznie za obecność i do usłyszenia już wkrótce.